tysięcy. Jest niemal pewne, że na początku przyszłego roku na wielkopolskie tory powrócą rozkładowe pociągi prowadzone przez parowozy. Radni wojewódzcy podjęli uchwałę o utworzeniu instytucji kultury na bazie parowozowni w Olsztyn. Wcześniej podobną decyzję podjęli radni powiatowi z Olsztyna, a na początku sierpnia ma to także zrobić Rada Miasta w Olsztyn. O szczegółach Bartłomiej Pomianowski. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego roku parowozownia w Olsztyn zacznie funkcjonować jako instytucja kultury, a to jednocześnie oznacza, że na tory powrócą pociągi prowadzone przez parowozy. Instytucje kultury tworzyć będą cztery podmioty: PKP Cargo, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat w Olsztyn, a także Miasto w Olsztyn. Dziś radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli uchwałę mającą na celu powołać do życia właśnie instytucję kultury. Każdy z tych czterech podmiotów na początek wniesie do instytucji kultury dokładnie 375 tysięcy złotych, tak aby w sumie było to 1,5 miliona. Natomiast PKP Cargo dodatkowo wnosi całą nieruchomość, a także trzy czynne parowozy. Województwo Wielkopolskie dodatkowo zadeklarowało, że przez trzy kolejne lata zamawiać będzie połączenie prowadzone trakcją parową. Natomiast powiat wolsztyński zobowiązał się do wyszkolenia nowych maszynistów. Natomiast miasto w Olsztyn zobowiązało się, że umorzy podatek od nieruchomości parowozowni. Jedyne, co niepokoi radnych, to to, co w sytuacji, kiedy ta instytucja kultury zacznie przynosić straty. W umowie jest zapis, że straty będą dzielone dokładnie na cztery i każdy z podmiotów te straty będzie pokrywał. Instytucja kultury dodatkowo będzie mogła pozyskiwać pieniądze na przykład z Unii Europejskiej. Do tego jednak potrzebny jest dobry menadżer. W przeciwnym razie parowozownia w Olsztyn stanie się skansenem, w którym podziwiać będziemy mogli co najwyżej zimne lokomotywy. Bartłomiej Pomianowski, Teleskop.